Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej posła Tomasza Nowaka poświęconej sprawom ważnym dla Turku i dla powiatu, ale również dla subregionu Wielkopolski Wschodniej. Panie pośle, oddaję głos. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Witam Państwa na konferencji prasowej, która jest na kilka dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, więc muszę z przyjemnością Państwa poinformować, że jedynka na liście Koalicji Europejskiej, pani premier Ewa Kopacz, zdecydowała się na to, że jeśli tak się zdarzy, że zostanie europarlamentarzystą, to otworzy biuro poselskie i filia tego biura poselskiego znajdzie się również w Turku. Biuro poselskie w Koninie i filia w Turku. I w tym momencie będziemy współpracować, jeśli też los tak zdarzy, że ja będę posłem. Jeśli wyborcy tak zdecydują. I wówczas Turek może liczyć na bardzo aktywną i czynną obecność europarlamentarzysty z naszego regionu. Zresztą rozpoznała już sprawy związane z problemami związanymi z transformacją, w którą my w tej chwili zaczynamy wchodzić jako Dolina Energii. Jak Państwo wiecie, niedawno było spotkanie w Brukseli. Ja mam nadzieję, że na następnym spotkaniu już będzie też burmistrz Antosik. Spotkaniu w Brukseli, które będzie dotyczyło Doliny Energii w lipcu. I tam z bardzo dużym zainteresowaniem spotkały się projekty naszej Doliny Energii. Zwłaszcza w tym wydaniu samorządowym, projekty z Turku już też się pojawiły w tej przestrzeni, szczególnie geotermia, ale także to, co zaproponował PAK, bowiem PAK zaproponował pewne rozwiązania transformacyjne, w których przy produkcji energii z węgla brunatnego zaczyna przechodzić na zieloną stronę mocy i proponować będzie bardzo konkretne rozwiązania związane właśnie z Doliną Energii. Czekamy na rozstrzygnięcia w Unii Europejskiej w Brukseli, ale na 11 projektów złożonych, połowa była pakowskich i spotkały się naprawdę z bardzo dużym zainteresowaniem, bo taki element firmy energetycznej, która zamierza zdywersyfikować swoją produkcję do tej pory węglową na odnawialną, zachowując, co jest bardzo ważne, miejsca pracy, bo to z naszej perspektywy o to nam przede wszystkim chodzi, jest czymś bardzo istotnym. Tak więc pani premier Ewa Kopacz jest już w tych projektach i będzie na rzecz tych projektów Doliny Energii pracowała. Drugim zagadnieniem jest problem służby zdrowia, bowiem chciałem z Państwem porozmawiać chwilę o tym wyzwaniu, które stoi przed nami wszystkimi. PiS niestety nie zajmuje się służbą zdrowia. Dramatyczna sytuacja szpitali powiatowych jest porażająca. Tutaj w Turku też, jak czytam w różnych źródłach, zadłużenie szpitala sięga około 16 milionów złotych. Na koniec roku zadłużenie wymagalne to bodajże 3 miliony złotych. Niedobór lekarzy, to akurat dotyczy wszystkich placówek w kraju, ale też pytanie o to, w jaki sposób Turek od strony merytorycznej, kiedy trzeba stawiać na największych fachowców, ażeby przeprowadzić przez ten trudny czas szpital turkowski, na ile jest zdolny do tego przeprowadzenia. To jest pytanie związane z rotacją jednak na stanowiskach. Ja tutaj słyszę w tej chwili, że nowy dyrektor szpitala wskazuje na wiele problemów, które
które są na zewnątrz niego, czyli w swoim liście, w swoim wywiadzie, którego udzielił też na łamach turkowskich mediów, poinformował, że głównym problemem, który stoi przed nim, to pozytywne decyzje, czy polityka zdrowotna, która jest Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, i ma rację. Ma rację, bo jest bardzo zaniepokojony tym, że tak naprawdę tej polityki w tej chwili prozdrowotnej nie ma na odpowiednim poziomie. Dlatego my chcielibyśmy, idąc do tych wyborów, powiedzieć o czymś bardzo ważnym. Chcemy postawić na zdrowie. Grzegorz Schetyna, występując niedawno w Białymstoku, zapowiedział taki program prozdrowotny, w których będziemy chcieli zagospodarować miliard euro na program walki z rakiem chociażby. Powstanie 16 centrów onkologicznych. Będziemy chcieli, ażeby 70% populacji kraju w wieku powyżej 50 lat było objęte bezpłatnym badaniem przesiewowym, żeby każdy człowiek po 50 roku życia był poddany kompleksowemu badaniu i powtarzalnym to badanie było co 5 lat. Chcemy nakładów na służbę zdrowia na poziomie 6,8% PKB. Chcemy likwidacji biurokracji w systemie opieki zdrowotnej, wzrostu zatrudnienia kadr medycznych, w szczególności pielęgniarek i lekarzy, i wzrostu naboru na studia, no bo ta sytuacja z brakiem lekarzy specjalistów jest czymś dramatycznym. Chcielibyśmy wreszcie zadbać o te okołoporodowe wszystkie sprawy, bowiem z tym jest problem. Zadbać o in vitro, żeby to in vitro było programem ogólnopolskim. W przeciwieństwie do naprotechnologii, z in vitro urodziły się tysiące dzieci. Chcielibyśmy także wprowadzić system opieki senioralnej, bardzo poważny. Upowszechnić dostępność programów wczesnego wykrywania chorób i przekształcić część oddziałów w zakłady opiekuńczo-lecznicze. Chcielibyśmy także wprowadzić powszechny pełen kalendarz szczepień, szczególnie dla małych dzieci, żeby to było jedno szczepienie na kilka chorób i żeby uwarunkowane było to zasobem portfela, bo to będą szczepienia bezpłatne. Wreszcie bardzo poważna walka ze smogiem, która przyczynia się do tego, że 70 tysięcy ludzi w kraju rocznie umiera. To jest program, który chcielibyśmy przedłożyć i ja tak pomału zaczynam skierowywać reflektor w stronę posła Bartosika, bowiem zauważyłem, że poseł Bartosik zaczyna się interesować tymi rzeczami, na które zwracamy mu uwagę. Tak, tutaj przy tym stole z tym szyldem, który jest za mną, szyldem Platformy Obywatelskiej Turek. Stąd padły informacje o tym, że poseł zagłosował przeciwko 19 milionów dla Turku. Zagłosował zupełnie świadomie albo nieświadomie, ale to już jest jego sprawa. Natomiast poseł chwali się, stojąc na ulicy Leśnej, gratuluję mieszkańcom Leśnej, że będzie ta droga robiona, chwali się, że z 7 milionów, o które zabiegałem w Sejmie, a przeciwko którym on zagłosował, załatwił 1,5 miliona. Załatwił, wskazuję tutaj na to słowo, gdyż ono jest bardzo istotne z perspektywy władz samorządowych. Ja się dziwię, jak poseł może pomijać starania władz samorządowych i mówić, że wszystko jest jego zasługą. Uważam, że pycha kroczy przed upadkiem i należy zwracać uwagę na to, co robią samorządowcy. A samorządowcy zwrócili się z określonymi projektami, przygotowali te określone projekty, zabiegają o te projekty. Ja rozumiem, że poseł pomaga samorządowcom
w realizacji tego, co oni przygotowali, bo rozumiem, że poseł Bartosik nie przygotował całego projektu na drogę leśną, na ulicę Leśną i ulicę Chełmońskiego. Chciałem zwrócić uwagę także, że poseł zagłosował przeciwko 12 milionom złotych na rewitalizację rynku. A dlaczego o tym mówię? No dlatego o tym mówię, że ostatnio konferencja była i nie wiem, dlaczego poseł wskazuje na nas jako tych, którzy coś przegraliśmy. Nie, my wygraliśmy. Wygraliśmy właśnie tym, że pan, panie pośle, w wyniku naszej interwencji zajął się sprawą. Nie ma co prawda 19 milionów, przeciwko którym pan zagłosował, no ale jest 1,5 miliona, dobre i to. I jeśli mówię w tej chwili, kierując reflektor na sprawę szpitala, to także zwracam się do pana, panie pośle, bowiem uważam, że należy przyjrzeć się tej sprawie i szpitalowi w Turku pomóc. Chciałbym też zwrócić uwagę na interwencje, które wpływają do naszych biur poselskich. Oto z Turku wpłynęła interwencja w sprawie termomodernizacji budynków na ulicy Kączkowskiego i ulicy Generała Składowskiego. Problem polega na tym, że mieszkańcy jednych bloków pobudowanych w latach 40. nie mogą przeprowadzić termomodernizacji, a drugie bloki mogą i została ona dokonana. Wszyscy posłowie zostaliśmy tym tematem zainteresowani. Ja skierowałem interpelację w tej sprawie i zamierzam z konserwatorem zabytków bardzo poważnie o tym porozmawiać, bowiem nie rozumiem takich dysproporcji. Jeśli jest jeden budynek taki, ten sam z 40 roku, drugi jest również, no to dlaczego jedni mogą, a drudzy nie mogą. To jest temat, którym się powinniśmy zająć, także zwracam się do posła Bartosika, żebyśmy wspólnie to zrobili. Ja przygotowałem interpelację. Pan może otworzyć drzwi u konserwatora zabytków i porozmawiać bezpośrednio z konserwatorem zabytków bądź z ministrem Glińskim, bo to z ministrem Glińskim trzeba załatwić. To jest moja 720 interpelacja. Ja spoglądam na pana interpelację i czytam wśród 11, staram się doszukać 11 pana interpelacji, staram się doszukać interpelacji dotyczącej emerytur górniczych. Pamiętacie państwo związek zawodowy PAK Adamów Konin Górników Solidarność zwróciła się też do wszystkich posłów o stosowne działania. Ja taką interpelację przygotowałem. Czekam w tej chwili na odpowiedź ministerstwa. Odpowiedź została wydłużona. Jeśli tak, to znaczy, że pewne argumenty z tej interpelacji trafiły i liczę na to, że stanie się faktem przygotowanie rozporządzenia, które umożliwi zakwalifikowanie niektórych stanowisk jako stanowisk górniczych, górników pracujących na odkrywkach. Co bardzo istotne, to zwróciłem się też do, i to jest taka, tu pana przewodniczącego powinna bardzo to zainteresować, odpowiedź na interpelację dotyczącą kolei, mianowicie jest to kolej na odcinku Konin-Turek. Dowiadujemy się, że w ciągu 6 lat powinna ta kolej powstać i będzie na to przeznaczonych 600 milionów złotych. To taka już pozytywna informacja dla... Zawsze jakiś krok do przodu. Zawsze jakiś krok do przodu, więc ja rozumiem, że w tym momencie ten projekt będzie realizowany. Mam nadzieję, że już przez inną ekipę Platformy Obywatelskiej z koalicjantami. Jest zapowiedź, każda jest ciągłość władzy, szanowni państwo, i co już zostało zapisane, powinno być realizowane.
To jest tyle w tej chwili, co chciałem przekazać. Czy pan przewodniczący? Ja może do szczegółowej kwestii ochrony zdrowia, bo pan poseł poruszył to, że problemy ochrony zdrowia są na linii Ministerstwo i Narodowy Fundusz Zdrowia odnośnie zadłużenia szpitali powiatowych. Chciałem to zejść na poziom niżej, przypomnieć wszystkim państwu, że dramatyczna sytuacja turkowskiego szpitala jest wynikiem współrządzenia powiatem przez Prawo i Sprawiedliwość, przez Dariusza Kałużnego, który w poprzedniej kadencji był wicestarostą i przez całą kadencję była nagłaśniany problem narastania zadłużenia szpitala. I na początku poprzedniej kadencji powiatu, gdzie Dariusz Kałużny był wicestarostą, zadłużenie było na poziomie 12 milionów złotych. Po zakończeniu tej kadencji urosło teraz do 16 milionów. Nie może być tak, jak teraz próbuje to PiS turkowski przedstawiać, że oni otwierają jakby nowy etap zarządzania szpitalem i to, co było wcześniej, to ich jakby nie dotyczy. Prawo i Sprawiedliwość w Turku ponosi pełną odpowiedzialność wraz z poprzednim starostą tureckim za kondycję finansową szpitala. Często podnoszony przez nich argument, że zadłużenie wzrasta, bo przychody z NFZ-u nie wzrastają, nie pokrywa się z faktami, bo przyrost przychodów z NFZ-u dla turkowskiego szpitala w ciągu 4 lat poprzedniej kadencji wzrósł o około 5 milionów złotych, a zadłużenie wzrosło o 4 miliony. Chciałem również przypomnieć, iż obecny starosta, poprzedni wicestarosta Dariusz Kałużny nie blokował zaciągnięcia pożyczki w instytucji parabankowej, jaką szpital zaciągnął w Magellanie na 3 miliony złotych na spłatę zobowiązań wymagalnych. Dzisiaj to zobowiązania wymagalne znowu dochodzą do poziomu 3 milionów złotych, a pożyczka została wzięta z instytucji nie cieszącej się do końca klarowną sytuacją, bo pamiętamy, często przed zmianą przepisów stosowała zapisy mogące być uznawane za lichwę. Także za kondycję finansową szpitala na pewno Dariusz Kałużny w równym stopniu odpowiada co poprzedni starosta turecki. I to chciałem doszczegółowić, że problemy ochrony zdrowia to oczywiście polityka Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast za kondycję finansową szpitala turkowskiego w pełni odpowiedzialność ponosi również PiS powiatu tureckiego.